Cześć, dzień dobry, z tej strony Anka, projektantka. Jestem teraz w IKEA i w tym odcinku opowiem Wam troszeczkę o nowych kolekcjach, które ma do zaoferowania nam IKEA. Pokażę je, omówię za i przeciw. Zapraszam. Kolekcja, która tak naprawdę wzbudza moje ogromne zainteresowanie i jest naprawdę piękna, jest na samym początku wystawy tutaj w IKEA w Krakowie. Teraz Wam ją przedstawię, poopowiadam kilka rzeczy, które na pewno będą bardzo ważne przy podjęciu decyzji, czy faktycznie to jest dobre rozwiązanie, bo wygląda naprawdę fajnie. Na samym początku mamy taką ekspozycję, zobaczcie sobie. Powiem Wam, że w okresie wakacyjnym jest bardzo dużo ludzi, którzy przewijają się przez IKEA właśnie w tak wczesnych porach jak 12 w południe oraz masę dzieci krzyczących, śpiewających, rozmawiających, tak więc ciężko mi nagrać, ale postaram się nagrać właśnie ten odcinek, nawiązując do nowej kolekcji, która właśnie tutaj jest. Zacznijmy od początku. Tutaj mamy nową kolekcję z IKEA, która jest wykonana z okleiny naturalnej dębowej. Mamy różne zestawy, zobaczcie sobie, mamy witrynkę przeszkloną. Każdy z tych modeli ma zintegrowany taki uchwyt, zobaczcie sobie. Prowadnice chodzą bardzo lekko, są wygodne. Tutaj macie również wymiary tej witrynki, koszt 999 zł. Do tego możecie dobrać sobie taką oto szafkę RTV. Ona również jest z tego samego materiału. 178 x 37,55 cm. Również 999. Tutaj otwierając prowadnicę chodzą delikatnie, tak więc bardzo fajnie. I mamy półeczki. Zobaczymy, czy półki są również z drugiej strony. Tak samo. Do tego kompletu mamy stolik. Jest bardzo ładnie wykonany. Mamy zaokrąglone nóżki, to mamy taką maskującą płytę. Mamy blat. Też nie mam zastrzeżeń co do wykonania tutaj krawędzi. 84 na 82 cm i 699 zł. Do tego kolejny zestaw komody. Zobaczcie, tutaj macie takie drewniane uchwyty, w środku półki. Mamy z cichym domykiem, tak więc nam nie trzaskają. Tutaj znowu mamy z szufladami, również z cichym domykiem. Zobaczcie, elegancko się zamykają, tak więc są również dobrze wyregulowane. Szuflady są głębokie. Komody są na takim 10-centymetrowym cokole, pod spodem oczywiście też jakieś delikatne nóżki i generalnie prezentuje nam się bardzo ładnie. Do tego bardzo ładny mały stolik. Szeroka, przeszklona witrynka, zobaczcie, ona jest zdecydowanie szersza. I oczywiście cała pełna witrynka. Prowadnice też bardzo fajnie chodzą, delikatnie. Zobaczcie, jak to wygląda. Dobra, moi drodzy, skupię się teraz na kuchni, która jest wykonana z pięknej okleiny dębowej. Uzyskałam informację, że to jest okleina lekko lakierowana, aczkolwiek po dotyku jest dosłownie taka sama jak w przypadku tej szczotkowanej naturalnej z mebli, co pokazywałam Wam, komodę, biurko i tak dalej. Więc generalnie w dotyku ona praktycznie niczym się nie różni. Jest szczotkowana, więc ten materiał szczotkowany będzie dużym problemem przy utrzymaniu go w czystości i w dobrej jakości. Ale tutaj będę musiała Wam powiedzieć troszeczkę rzeczy na ten temat, ponieważ bardzo mi się nie podoba pomysł zrobienia takiej kuchni z tego materiału i w ten sposób.
I tego niestety Wam nigdy nie polecę, bo będziecie po prostu pluli sobie w twarz, że kupiliście właśnie taką kuchnię. Ja wiem, że ona wygląda pięknie, ale z materiału, który ona jest zrobiona, momentalnie Wam ta kuchnia niestety się zepsuje i będziecie później żałowali, że ją w ogóle kupiliście. Teraz tak, mamy tutaj okleinę naturalną dębową. Tak jak Wam kiedyś tam mówiłam, okleina dębowa to jest niespełna 2 mm warstwa prawdziwego naturalnego drewna. W tym przypadku tą okleinę mamy tylko oliwioną i niestety drewno, musicie pamiętać, że nie dość, że zmienia Wam w pewnym momencie kolor, to jeszcze w momencie, kiedy macie kuchnię zrobioną z tej okleiny, tutaj każdy tłuszcz będzie Wam osiadać i niestety będziecie mieć naprawdę duże problemy z utrzymaniem czystości. Frezowane uchwyty. Sami wiemy, że jak mamy lakierowane fronty, bardzo często osadza nam się brud, natomiast w tym przypadku jest możliwość wyczyszczenia bezproblemowo tego materiału. W przypadku forniru, niestety, jeżeli on nie jest lakierowany, a w tym przypadku chyba jest lekko, delikatnie lakierowany, bardzo szybko każdy brud dosłownie wedrze się Wam w całą strukturę tego materiału i powstaną wszelkie plamy, jakieś uszkodzenia, to, że Wam zacznie pękać materiał i będzie po prostu problem z zachowaniem jakiegokolwiek ładnego wyglądu w wydaniu tej kuchni. Ja wiem, że może trochę za bardzo się uparłam na ten materiał, ale to nie jest materiał, który jest przystosowany do warunków takich właśnie jak kuchnia, gdzie mamy brud, gdzie mamy zapachy, gdzie ta okleina będzie zdecydowanie bardziej chłonęła zapach zwykłej nawet spalenizny tak naprawdę. Ona wygląda bardzo ładnie, natomiast musicie naprawdę pamiętać, że to będzie bardzo trudne w utrzymaniu czystości. Jeżeli robimy z okleiny jakieś meble blaty, to zawsze ta okleina jest polakierowana specjalnym lakierem utwardzającym, takim, żeby po prostu ta woda, ten brud nie wdarł nam się w struktury tego drewna, właśnie tej naturalnej okleiny. Mamy kolejny piękny, naprawdę piękny zestaw, bo jest to naprawdę bardzo ładny materiał, ale strasznie jestem dosłownie zła, że IKEA zastosowała ją do mebli w sposób tak przygotowany. Naprawdę zobaczcie, to są przepiękne meble. Pięknie wykonane, naprawdę bardzo fajnie, nic nie mówię co do jakości, ale to, jak o nie trzeba będzie dbać, to jest naprawdę bardzo wymagający materiał. To jest tak jak z naturalnym drewnem. Jeżeli macie naświetlenie, jeżeli te meble będą w bardzo nasłonecznionym, w ogóle w nasłonecznionym miejscu, będzie Wam się zdecydowanie szybciej materiał odbarwiał, będzie inny kolor. Szafki, które będą zacienione, gdzieś tam też będzie różnica, jeżeli na przykład kiedyś tam coś ściągniecie, aczkolwiek wiadomo, że tych szafek nie będziecie ściągać po zamontowaniu. No może mnie wiele osób zlinczuje tak naprawdę, że tak bardzo jestem negatywnie nastawiona na te kolekcje. Są piękne, ale nie z takiego materiału i nie do kuchni. Moi drodzy, ja jak projektuję, zawsze lakierujemy na matowo takie materiały. One nie będą po prostu trwałe, więc ta kuchnia i te meble nie nadają się dla osób, które chcą mieć coś trwałego. No niestety taka jest prawda, taki jest po prostu materiał. Również witrynka bardzo piękna, naprawdę, ona jest śliczna. Podoba mi się niesamowicie, sama bym mogła taką mieć, ale jeżeli macie dzieci, które brudnymi łapkami będą dotykać Wam wszystko, jeżeli sami nie utrzymujecie wystarczającej, tak jakby, nie wiem, stanu czystości tak naprawdę, gdzieś tam brudnymi rękami będziecie dotykać, to ten materiał po prostu się zniszczy. Jeżeli macie zwierzęta, będą Wam drapać, no to tak jak kot drapie dosłownie drzewo, deskę, tak samo będzie właśnie z tym materiałem i tak samo będą wyglądać. Jest to niestety przykre, ale muszę Wam o tym opowiedzieć, bo jestem zszokowana, że IKEA taki materiał zastosowała, który jest po prostu piękny, ale mimo wszystko bardzo, bardzo, bardzo wymagający i tak jak mówię, w lakierze nie. Okleina naturalna, olejowana, szczotkowana. I jeszcze weźcie pod uwagę, że mamy szczotkowaną.
ona nie jest tak jak w załóżmy w lakierze gładziutka, tylko czujecie tutaj to drewno pod palcami, tak więc wyobraźcie sobie wtedy, jak każdy olej, moi drodzy, dotkniecie lodówkę przez przypadek tłustą ręką, to ten ślad tutaj zostanie. Teraz pokażę Wam kolejną kolekcję. Zobaczcie sobie. Zostając przy naszej dębowej okleinie, która jest piękna, to już bardziej naprawdę można ją wykorzystać tutaj w sypialni. Zobaczcie sobie. Mamy też to biurko w wersji większej. Tam była zdecydowanie mniejsza. Mamy fajnie zaokrąglone krawędzie. Mamy okrągłe nóżki i szufladę, które tak naprawdę już sobie przetestujemy. Zobaczcie sobie, ona nie koliduje tak jakby z moją wysokością, czyli spokojnie mogę wjechać tutaj i pracować. Tak więc biurko jest naprawdę fajne, jest przyjemne w dotyku. A po drugiej stronie, którą chcę Wam pokazać, z ryflowanego szkła robi naprawdę bardzo fajny efekt. Mamy tutaj takie jakby przecierane, chromowane, takie szczotkowane gałki. Wewnątrz mamy gładką, tutaj mamy ryflowaną. Jeżeli chodzi o czyszczenie, to tak naprawdę szmatką, mikrofibrą i macie czyste. Nawet takie rozwiązanie jest lepsze od mlecznej szyby, bo z tą nic nam się nie stanie. Generalnie fajne zestawienie. Zobaczcie sobie na tą szafę. Jedno moje zastrzeżenie. Zobaczcie, jak widać te szuflady pod spodem. Kolorystyka średnio dobrana i nawet na zewnątrz to widać. Zobaczcie tak naprawdę, jak to się rzuca w oczy. Może mi się rzuca w oczy, ale jeżeli tak się dłużej przyglądniecie, to wygląda dość paskudnie. Do zestawu mamy łóżko, bardzo fajnie wykonane również. Zobaczcie sobie, mamy szuflady. Mamy również stolik nocny w cenie 449 zł. I rama łóżka z szufladami, okleina dębowa 1999. Łóżko samo w sobie bardzo ładnie, jak najbardziej do sypialni, do biura możecie zastosować meble z taką okleiną. Jeden minus tutaj, chyba że znowu źle jest coś wyregulowane, to mamy szuflady, które nie mają zdecydowanie cichego domyku i są lekko rozchwierutane, ale podejrzewam, że tu jeszcze, że tak powiem, skręcenie będzie wymagane. Jeżeli chodzi o ten zestaw do sypialni, patrzcie jakie brudne lusterko, to jak najbardziej tak, ale minus duży mają właśnie te wewnętrzne szuflady, które patrzcie jak strasznie wyglądają. Teraz kolekcja łazienki materiału imitującego naturalny dąb. Przynajmniej tak jest w opisie. Imprezowane fronty. Nie dość, że zobaczcie sobie uchwyt. Generalnie fajny, ale on jest za płytki. I zobaczcie, ja mam krótkie paznokcie. Moje palce ledwo tutaj wchodzą. Ogólnie szafka jest piękna, ale będziecie mieć, dziewczyny, połamane paznokcie. Bardzo źle tu się wkłada palce. Chodzi lekko. Jak na moje oko jest to bardzo estetycznie wykonana szafka. Wykończenie z imitacji dębu nadaje szafce naturalny wygląd drewna. Zmienia przestrzeń taką relaksującą, domową atmosferę takiego wellness. I ma oczywiście nowoczesny charakter. W tym przypadku w kolekcji łazienkowej mamy materiał pokryty folią, zaokrąglony na obrzeżach, co jeszcze bardziej tak jakby sprawi, że te meble będą trwalsze. Duży plus za ładną kolekcję, natomiast uchwyty nie do końca przemyślane. Jeżeli chodzi o przedpokój, również mamy zastosowaną tą okleinę, ale tutaj już popatrzcie, mamy uchwyt metalowy, czyli mamy już jakąś formę zabezpieczenia, ale tu nawet przykładowo macie już brud. I tego niestety, moi drodzy, się nie da wyczyścić. Pamiętaj, że fornir to też miękki materiał. Moi drodzy, design designem, trendy trendami, ale musicie naprawdę patrzeć na funkcjonalność, która tak naprawdę jest Waszą codziennością. Czyli nie możecie kupować, znaczy się wiecie, no możecie, ale później możecie mieć z tym problemy i
No niestety kuchnia, takie meble też nie należą do tanich i trzeba mieć to na uwadze. Dlatego rozglądajcie się jednak i pytajcie, jaki to jest materiał, czy on jest trwały, jak go zabezpieczać, jak ciężki bądź łatwy jest utrzymanie czystości.